Promień okręgu, po którym poruszał się elektron, przedstawia ten wzór. We wzorze tym jest tylko jedna niewiadoma, prędkość V. Ale znamy energię kinetyczną. Z energii kinetycznej wyznaczamy prędkość, wstawiamy ją do drugiego wzoru, masę przed pierwiastkiem wciągamy pod pierwiastek, będziemy mieli m kwadrat dzielone przez m, uproszczą się i zostaje taki ostateczny wzór. Po wstawieniu danych znajdujemy wartość promienia.